Grafika 3D okazała się za trudna, a nauka Blendera spełzła na niczym? Teraz jest rozwiązanie. WOMP 3D. Nie no, ale serio, okazuje się, że to całkiem fajny program. Ten program jest o tyle inny, że nie musisz go instalować tak jak Blendera na przykład, tylko po prostu wchodzisz na womp.com, klikasz Open i powinno działać. Nie trzeba tutaj kombinować z instalacją czy sterownikami, bo od razu działa, ale przez to, że wszystko co teraz zobaczymy będzie streamowane na nasz komputer, to musimy mieć w miarę dobry internet. U góry pokazuje się info, czy damy radę, czy jednak będziemy mieć problemy. No i tak jak widzisz, na głównej stronie mamy masę projektów tworzonych przez ludzi w tym programie. Możesz stworzyć nowy, pusty projekt klikając tutaj, z lewej u góry, albo skorzystać z jednego z tych dostępnych na stronie głównej. Wystarczy w niego wejść i kliknąć Remix. Nie wszystkie projekty możemy edytować, ale jeżeli autor się na to zgodzi, to bez problemu będziemy mogli wskoczyć od razu do edytowania tego, co stworzył. No a tak wygląda sam edytor. Z lewej strony mamy listę wszystkich obiektów na scenie, a z prawej strony aktualne ustawienia zaznaczonego elementu. W sumie trochę podobnie jak w Blenderze. Jeżeli chodzi o sterowanie, to lewym przyciskiem myszy obracasz kamerę, prawym przyciskiem myszy przesuwasz, a kulką w myszce zoomujesz. I to w sumie tyle. Od razu możemy zająć się modelowaniem. Ten system jest o tyle ciekawy, że nie modelujemy tu za pomocą wierzchołków, ścian i krawędzi, a tak jakby zlewamy ze sobą różne kształty, łącząc je ze sobą. Ta technika nazywa się SDF, czyli Signed Distance Field. I coś podobnego możemy zaobserwować w wielu innych programach, na przykład w Blenderze, gdy używamy obiektów Metaballs, ale my nie o tym. Tutaj zbliżając jeden obiekt do drugiego, zacznie się on z nim zlewać i nawet możemy kontrolować ten proces wartością gub. Albo nawet stwierdzić, że takie łączenie nam się nie podoba i sprawić, że zamiast dodawać, będziemy odejmować jeden kształt od drugiego, tworząc tym samym dziurę. To jest naprawdę fajna zabawa i z tego co widzę, to ludzie tworzą w nim niesamowicie złożone modele. A program według mnie nie jest jakiś super skomplikowany. Wymodelowałeś już coś i chcesz to oświetlić? Klikasz na ikonkę światła, wybierasz typ oświetlenia i gotowe. A z prawej strony możesz jeszcze dopasować wszystkie szczegóły, takie jak obrót otoczenia czy moc oświetlenia. No to może chcesz podmienić tło, albo kompletnie zmienić materiały. Też całkiem prosta sprawa. Tło możemy oczywiście znaleźć w zakładce Background, czyli po angielsku tło. A materiały są ukryte w menu, uwaga, zaskoczenie, Material. Wystarczy, że wybierzemy jeden z nich i dodamy do naszej biblioteki, a później wejdziemy do tej biblioteki i z zaznaczonym obiektem wybierzemy materiał, który chcemy przypisać do tego elementu. Mega szybko i sprawnie, a mogą powstać z tego dosyć ciekawe rzeczy. A jak już stwierdzisz, że stworzyłeś piękne dzieło i będziesz chciał się nim pochwalić znajomym, to masz kilka opcji. Albo ustawiasz się w jakiejś fajnej pozycji i klikasz Download Image, żeby pobrać to zdjęcie na swój komputer, albo możesz zrobić coś bardziej ambitnego. Mamy możliwość zapisania całego tego projektu jako prawdziwą scenę w formacie OBJ, a to pozwoli nam wrzucić ten model do Blendera, Unreal Engine, Unity i praktycznie do każdego innego programu 3D. Jednak oczywiście nie musisz tego robić, jeżeli nie ogarniasz żadnego z tych programów. Jest też tutaj opcja nagrywania filmu z twoim modelem w roli głównej. Klikasz Record Video i zaczyna się zabawa. Możesz obracać kamerą i ciągać za swoje obiekty. Każdy twój ruch zostanie zapisany i za chwilę będziesz mógł to pobrać na swój komputer jako normalny film w formacie MP4. A jeżeli po twórczym dniu będziesz chciał chwilę odpocząć, to nawet możesz tutaj znaleźć zakładkę Chat, żeby pogadać z ludźmi, którzy też korzystają z tego programu. Szczerze to nie wiem za bardzo po co tam zaglądać, ale może akurat będziesz miał ochotę, więc zarzucam tematem. Poza tym co jakiś czas organizowane są tutaj konkursy na najlepszą pracę, a na ich kanale YouTube pojawia się masa fajnych poradniczków tłumaczących co i jak w tym programie. Fajny content. Polecam zajrzeć, jeżeli spodoba ci się ta aplikacja. Dla mnie chyba najbardziej przydatny feature to możliwość szybkiego modelowania bez zastanawiania się nad geometrią, aby później zrzucić to do Blendera na jeszcze szybkie poprawki i ostateczny render. Zapowiada się całkiem ciekawie.